Cześć. Mam dla was kolejną powtórkę z naprawdę udanego meczu na Spitfire'ze 2B. No to lecimy. Postanowiłem, że złapię to lotnisko, nie bacząc na to, co moja drużyna robi, bo na ogół dostaję takich ludzi do drużyny, że praktycznie nic zrobić nie potrafią. Przy łapaniu na dużej prędkości kluczem do udanej akcji jest po pierwsze jak najmniejszy kąt podejścia przy dotknięciu ziemi, no i pilnowanie, żeby prędkość była no poniżej 500. Jeżeli lecimy fokami, to można wtedy przy prędkości 500, a nawet trochę więcej na godzinę i jas łapać. Dobra, tu widziałem, że się zbliżają od lewej foka i King Cobra, dlatego po złapaniu lotniska odbiłem w ich stronę na fałszywą czołówkę po to, żeby utrudnić im ewentualnego deflection shota na mnie. No i dzięki temu nie byli w stanie mnie zaatakować. Tutaj widzę, że zbliża się Typhoon, więc odbijam lekko na lewo, żeby zwiększyć trochę jego... jakby to powiedzieć, żeby kąt od nosa zwiększyć i dzięki temu, żeby on prezentował większą sylwetkę do ataku. Tutaj snaprolem uniknąłem ostrzału od własnego gościa z drużyny, no i upozycjonowało mnie to na ogonie fogi, którą natychmiast strzeliłem. No dobra, zrobiło się trochę luźniej, to się zaczynam wznosić, odzyskiwać pułap. No i rozglądam co w sytuacji, co tu następnego nadlatuje. Przy okazji swoim wielokrotnie mówiłem, żeby te czołgi rozwalili, bo one nam przejmą lotnisko w innym razie. No ale niestety mnie nie usłuchali i przez dłuższy czas przeciwnicy mieli oba lotniska złapane. Już myślałem, że ten mecz będzie przegrany. No tu widzę, że Halifax chce zniszczyć nasze czołgi, dlatego lecę, żeby się nim zająć. No ale na szczęście widzę, to nie jest potrzebne, bo ktoś ode mnie go tam zestrzelił. No to widzę tutaj do wyboru do koloru przeciwników. Wstępnie postanawiam zaatakować P-51, ponieważ ma najmocniejsze uzbrojenie ze wszystkich samolotów, które tutaj się kręcą. No ale w ostatniej chwili ktoś z moich go zestrzeliwuje i nie mam fraga. Ale fraga zdobywam za to na tym BF-ie B1. Tutaj Cobra była wyjątkowo kuloodporna, nic jej się nie działo pomimo ostrzału. No ale cóż, noob shield też się zdarza. Wystrzelanie ostatnich pestek z karabinu, żeby się przeładował na świeże. No i dalsze rozglądanie się, co tu się kręci. O, Wellington, widzę, pędzi. Ale takim falistym lotem, że strzelić w niego, znaczy strzelić będzie łatwo, ale zestrzelić to raczej się nie da. Przy mijaniu odbijam ostro w dół, żeby tam żaden z moich we mnie ani nie wleciał, ani mnie nie zestrzelił. No ale jednak się udaje go spizgać. Porzucam P-38, bo BF-ka
zaprezentowała mi lepszy profil do ostrzału. No ale i na Lightninga przychodzi kolej. Tutaj próba strzałów pilota, ale gościu pędził po prostu na zderzenie, dlatego musiałem odpuścić. No to zawracam i próbuję dojść w któryś z tych samolotów. Mam zbieżność na 500 metrów, dlatego nie atakowałem tego Derniera tak od razu. No tutaj z naprolem unikam zderzenia ze swoim, co to było, chyba P61. No i niestety czołgi już na pasie stoją i nie możemy odbić lotniska. Te moje noby co prawda próbują te czołgi rozwalić, ale no z karabinów, a nawet działek 20 mm to se tam mogą. No, w tym momencie chyba pisałem do swoich, żeby się w końcu tymi cholernymi czołgami zajęli, bo nie odbijemy lotniska. Mocny przylda była z gościem. O, a tu dostrzegłem, że mnie kobra próbuje zajść od tyłu, dlatego od razu sterem wysokości nos maszyny dałem w dół. Później coś w rodzaju czandele w dół plus snaprol, żeby zawrócić w jego kierunku lotu. No i siadam mu na ogon, strzeliwuję go, ale gościu ma noob shielda, dlatego przerzucam się na BFK E3. No i tutaj już uzbrojenie działa tak jak należy. Pasek nieubłaganie spada, a czołg jak stał na pasie, tak stoi. Odbijam w górę, bo zobaczyłem zbliżającą się BF-kę i jeszcze po prawej Lightning się kręcił. Także wolałem nabrać trochę pułapu, żeby mieć lepszy wgląd na sytuację, co tu się wyprawia.
tutaj widziałem kropkę na radarze gdzieś blisko, no i rozglądałem i dostrzegłem w końcu tego tajfuna. No ale nie zdążyłem do niego strzelić. Na szczęście moje chłopaki się połapały, że czołg należy zniszczyć. Zrobili to, no i odbiliśmy lotnisko. No i teraz w spokoju można się zająć dożynaniem przeciwników. I tutaj patrzę, czy będę atakował Jaka-7, czy Czajkę, czy może Wellingtona. No, wystawia się Czajka, więc to raczej będzie ona. A tak w stylu Boom & Zoom ładnie ściąga, teraz nastawia się Wellington. No ale Wellington tylko krytyka oberwał. Do tego Splitesem przechodzę w pościg, ale widzę, że nastawia się Korsarz, więc zmieniam cel na niego. O, a tutaj dostrzegłem próbującego się przekraść P-36. Także patrząc do tyłu na BF-a F4, czy nie ma głupich pomysłów związanych ze mną, no i pędzę, żeby lotnisko ocalić przed przejęciem, co też mi się udaje. Halifax próbuje bombardować lotnisko, ale to trochę tryby gry pomylił. Z prawej widzę, Tajfun wdał się w awantury z Air Cobrą, no to lecę, żeby mu pomóc. Ale Kobra zobaczyła, że ja nadciągam, no i oczywiście na czołówkę chciała. Tyle tylko, że ja jej nie dałem taką szansy. Sterem kierunku ściąłem ostro skręt w dół, no i nawróciłem na niego. A ten Halifax, widzę, ma jakieś głupie pomysły związane chyba z lądowaniem, dlatego lecę w jego stronę, no bo nie można mu pozwolić przejąć lotniska. Tak wywija, że niestety będzie ciężko go strzelić, a nie, jednak się ładnie wystawia na strzał w pilota. No a potem miałem już mało amunicji do działek, to też sobie przeładowałem. No i czysto spokój, no to czas odzyskać trochę pułapu i energii. Widzę, że koniecznie chce mnie gonić speed, no nie mam nic przeciwko pojedynkowi, ale nie w momencie, kiedy on ma kolegę, ja jestem sam. Ale Speed, widzę, stracił zainteresowanie, natomiast F4F chyba chce złapać lotnisko. No, dlatego postanawiam się go pozbyć. W tym momencie gra uznała, że ja się już chyba dosyć nafragowałem. I dalsze sytuacje, jak na przykład z tym BF-em 110, nie przyniosły mi fraga. Same asysty. Swoją drogą, coś w tym może być, bo już miałem kilka, może nawet kilkanaście meczy, gdzie natrzypałem 17 fragów, ale powyżej tej granicy to na palcach chyba jednej ręki mogę policzyć, kiedy mi się ta sztuka udała, i zwykle to było na pierwszej jeży Czajką Żukowskiego.
No to taka mała dygresja. No ale dobrze, teraz pozostaje pytanie, czy na łaga iść, czy na tych tam na dole. Ale ci na dole widzę, że mają towarzystwo i są mocno zajęci. A łag czy prezentował sobą większe zagrożenie, dopóki nie wleciał w naszego Wellingtona. Tutaj spróbowałem sieknąć w przelocie miga, ale się nie udało. Skręciłem silnik, inaczej już bym zarypał w ziemię. Samo tutaj. Hurricane też się ładnie wystawiał, ale niestety tylko asysta. No ale 17 fragów w jednym meczu bez strat własnych to i tak przecież bardzo dobry wynik. Nie ma co narzekać. W tym momencie wytłukliśmy już wszystkie maszyny przeciwnika i mecz zmierzał do końca. A na koniec powiem wam taką ciekawostkę. Zgadnijcie, ile ja dostałem RP za tą grę i ile lwów. No nie zgadniecie, to jest po prostu śmieszne. Jeżeli ktoś mi powie, że nie było żadnych nerfów do zarobków i do RP, to ja go po prostu jak świeczkę śmiechem zdmuchnę. Zobaczcie. 84 tysiące i 5422. Za 17 fragów 8 asyst. No ja po prostu nie mam na to więcej pytań. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Cześć.